Pierwsi są ochotnicy ze Straży Ochotniczej Straży Pożarnej w Bytnicy. Zabezpieczamy fachowo teren, bowiem to jest ulica. Ulica jest bardzo ruchliwa. Tutaj samochody co kilkanaście sekund przejeżdżają. Trzeba tak zrobić, żeby zrobić tak właśnie miejsce do ratowania osoby potrąconej przez samochód. Sprawdzamy najpierw, czy jest oddech, wyczuwalny. Jak będzie oddech wyczuwalny, przystąpią do reanimacji, czyli będzie próba uruchomienia jego serducha. Serducho bije, ale bardzo powoli, ciśnienie spada, oddech jest, więc ratownicy przystępują do ratowania życia temu potrąconemu. Potrącony, widzę, mocno pawi, ale tutaj ochotnicy wiedzą, w jaki sposób. 31 i kilka wdechów i ponownie widzę, że już oczami poszkodowany mruga, czyli przytomność pomalutko odzyskuje. Ponownie sprawdza się, tak jest, czy jest szmer z obwódznej. Trzy oddechy. Słyszałem, podsłuchałem tutaj właśnie ratowników, że są trzy oddechy, czyli tętno już jest wyczuwalne. Jest, sprawdzają tętno. Jest 10, czyli jest szansa na uratowanie tego potrąconego przechodnia i przystępują do kolejnej. Tak, sprawdzają, czy nie ma większych uszkodzeń, a karetka pogotowia już jest w drodze, bo Straż Pożarna z Bytnicy przygotowywuje tego potrąconego człowieka i czekają na przyjazd wyspecjalizowanych jednostek pogotowia ratunkowego w Krośnie-Odrzańskim. Nie ma złamań. Ale proszę, przyjrzyjcie się Państwo, jak oni są wyszkoleni, jak oni potrafią udzielić pierwszej pomocy, ale zanim udzielają tej pomocy, sprawdzają fachowo, tak jak to zostali wyszkoleni przez swoich starszych kolegów. Proszę, kołnierz usztywniający, na pewno tutaj podejrzewają uraz kręgosłupa, trzeba zabezpieczyć poszkodowanego do przyjazdu karetki pogotowia. Już jest. Stan widać stabilny, poszkodowany już jest pod fachową opieką i za chwilę powędruje na deskę, ale na pewno tutaj jeszcze coś się chyba podczas tego ratowania wydarzy. Chyba się coś wydarzy, będą oni musieli jeszcze tutaj nad nim popracować. Bo z Krosno-Odrzańskiego jest sporo kilometrów, także około 15 minut taka karetka pogotowia z wyspecjalizowanymi lekarzami jedzie. Usztywnianie złamanej ręki. Robią wszystko, żeby ten poszkodowany jak najmniej cierpiał. Są emocje, ale ci młodzi chłopacy są tak wyszkoleni, zapamiętali wszystko i naprawdę postępują bardzo uważnie, żeby jeszcze bardziej nie zaszkodzić temu poszkodowanemu. A punkt nas. Jedziesz. Widać, że ponownie akcja serca stanęła. Ponownie próbują uruchomić to serducho. Ono na jakiś czas stanęło. Zobaczymy, czy powróci puls. Kierowca nam uciekł. Oczywiście pozostawił rannego